Gospodarstwo agroturystyczne Podkowa położone jest w malowniczych górach Sowich. Czy to właśnie te przepiękne krajobrazy zadecydowały o tym, że pan właśnie założył taką, a nie inną działalność? Myślę, że tak. Jak agencja rolna sprzedawała ten obiekt z taką ruderą tutaj obok i weszłem na pierwsze piętro, się okazuje, że widok od Wielkiej Sowy po Chełmiec, no przepiękne, góry i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że można było zrobić taką odskocznię ze Świdnicy. A jakie atrakcje tutaj pan ma? No tak to na przestrzeni czasu wyszło, że jest i baza noclegowa, jest i kuchnia. A wiele osób odwiedza gospodarstwo? No tak jak widać dzisiaj, no też jest piknik Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich i w tej chwili gdzieś, no znaczy szacowane było to, że będzie 130 osób przynajmniej. Nie? I także tutaj no jest, trochę się tutaj dzieje. Tutaj jeszcze mamy stajnię, bo to nie tylko baza noclegowa, ale także jest tutaj stajnia. Ile ma pan tutaj koni i jakie są zajęcia prowadzone? Stajnia jest oczywiście, w pierwszej fazie to było, żeby potrzeby własne i dla jakichś takich po prostu rozrywkowych potrzeb. W tej chwili od paru miesięcy jest pani Magda, która prowadzi tu już swoją komercyjną działalność, czyli naukę jazdy konnej, rehabilitację. W sumie mamy 11 koni. Wśród nich są czempiony. Czempiony to są dwa haflingery, które mamy, które w 2013 roku braliśmy udział w pierwszym międzynarodowym konkursie powożenia tradycyjnego w Książu. Nie myślałem, że osiągniemy taki sukces znaczący, bo w swojej kategorii zajęliśmy pierwsze miejsce, natomiast w kategorii ogólnej i między załogami ze Szwajcarii, z Belgii, z Holandii, Bóg wie tam jeszcze skąd, z całej Europy, zajęliśmy drugie miejsce. Jedynie Szwajcarzy nas, że tak powiem, pokonał. Z jazdy konnej, a także z hipoterapii. Czy mogłaby pani coś więcej na ten temat nam powiedzieć? Na czym one polegają? No cały czas w naszej stajni odbywają się zajęcia, bez poniedziałków, tak to we wszystkie dni. W tygodniu głównie popołudniami, w weekendy w zasadzie od rana jesteśmy. Przyjmujemy i dzieci, i dorosłych, i młodzież, i zarówno tych, co dopiero zaczynają, jak tych jeżdżących. Na hipoterapię no to przyjmujemy osoby, które po prostu potrzebują jakiejś pomocy, czy to ze strony fizycznej, czy ze strony psychicznej, przez konia udzielonej po prostu. No wystarczy się wcześniej umówić telefonicznie, zadzwonić, numer jest podany na naszej stronie. No i się umawiamy na jazdę. Wyjeżdżamy również w tereny. Współpracujecie z przedszkolami, ze szkołami specjalnymi. Czy mogłaby pani właśnie powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak te zajęcia się tutaj odbywają? Z jaką częstotliwością? Tak, cały czas mamy współpracę. Nawet przedszkola to po prostu są okazjonalne imprezy, gdzie przyjeżdżają nas dzieciaczki i to jest tak nieraz nawet 100 osób przyjmujemy. I to są wtedy no, podobnie jak dzisiaj będzie. Takie prowadzanki na kłucach, na dużych koniach, jakieś gry, zabawy dla dzieci, coś tam opowiadamy, żeby troszkę się dowiedziały. A ze szkołami specjalnymi na przykład teraz mamy cały projekt, który ruszył dla dzieci ze szkoły w Świdnicy. I one przyjeżdżają cyklicznie raz w tygodniu do nas na zajęcia z hipoterapii i mają refundowane po prostu. Jaka jest skuteczność takiej terapii? Skuteczność jest, to mogę naprawdę powiedzieć z ręką na sercu, że jest bardzo duża i przypadki są i mało spektakularne, gdzie na przykład po roku ja widzę dopiero różnicę, że są duże postępy, zwłaszcza na przykład u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, gdzie zwiększa się ta ruchomość, a są i przypadki, że dosłownie na przykładzie 2-3 zajęć widzę ogromną różnicę na przykład na pacjentach onkologicznych małych, gdzie są dzieci, które po prostu potrzebują pomocy już nie tyle fizycznej, bo one już wyszły fizycznie z choroby tej strasznej, ale psychicznie są bardzo zagubione po czymś takim i naprawdę wystarczy kontakt, 1-2 zajęcia na koniu i różnica jest ogromna. No, trzeba by to zobaczyć po prostu, kiedy dziecko, które się nie uśmiechało, nie patrzyło w oczy i nie nawiązywało kontaktu z ludźmi, na koniu zaczyna ze mną normalnie rozmawiać, śmiać się, kontakt ma z rówieśnikami, bawi się i wszystko się wraca do normy po prostu. Jaka będzie przyszłość? Przyszłość jest taka, ja wiem, no, trudno powiedzieć, najważniejsze jest zdrowie, kondycja i chęć zabawy tym, bo ja nie próbowałem tego robić nigdy pod jakąś potrzebę komercyjną, tylko dla
jakichś takich własnych uciech, marzeń kiedyśniejszych. Być może człowiek się tam kiedyś uczytał Karola Maja, może westernów naoglądał. A poza tym, no, jeździłem kiedyś też do dziadka na wakacje i tam też z końmi jakieś obycie było, także... I tak to zostało, no. No nie jest źle, można się bawić i najważniejsze, żeby korzystać z tego w sposób radosny.